Witajcie. Jeśli jesteście pasjonatami wędkarstwa, to z pewnością marzy się wam złapanie ogromnego suma. Łowienie ryb już od dawna nie jest sposobem na przeżycie, ale ulubionym hobby, rozrywką czy pasją. A jeśli wędkarzowi uda się złowić suma, to opowieścią o takiej rybie nie będzie końca. A w dzisiejszym filmie opowiemy wam historię o dwóch wędkarzach z Polski, którym udało się złowić gigantycznego suma. Jednego z najstarszych na świecie. Alfons Brzozowski i Marek Żdanowicz wybrali się na połów ryb w Odrze, rzece w południowo-zachodniej Polsce. Nie przypuszczali, że wkrótce staną się sławni na cały świat. Byli zaskoczeni, gdy udało im się złowić nie zwykłego suma, ale przeogromną rybę. Jej długość wynosiła ponad 3,5 metra, a waga sięgała prawie 200 kg. Jednak dalsze wydarzenia okazały się jeszcze bardziej zadziwiające. Wkrótce stało się coś, od czego mężczyznom zdębiały włosy na głowie. W środku złowionej ryby czekała na nich oszałamiająca niespodzianka. Po rozkrojeniu suma rybacy znaleźli w nim fragmenty ludzkich kości, a także guziki i metalową odznakę w postaci orła z munduru oficerów SS. Polacy natychmiast skontaktowali się z policją, po czym rozpoczęło się śledztwo. Konieczne było ustalenie pochodzenia szczątków. Eksperci sugerowali, że znalezione w rybie kości należały do osoby zmarłej na początku lat 40. ubiegłego wieku, podczas okupacji hitlerowskiej. Ustalono również przybliżony wiek ryby, od 90 do 110 lat. Jak dokładnie zmarł oficer? Tego eksperci nie mogli ustalić, więc informacje o tym, czy nie żył już wcześniej, czy też to sum go zabił, pozostają niejasne. Doktor Piotr Lojko, kierujący badaniami szczątków, wyjaśnił sytuację. Mamy do dyspozycji tylko fragmenty kilku kości, większości szkieletu nie znaleziono. Ponadto zarówno kości, jak i elementy umundurowania zostały uszkodzone przez kwas żołądkowy ryby. Nie ma wystarczających danych, aby ustalić dokładną przyczynę jego śmierci. Nawiasem mówiąc, szansa, że sum zabił człowieka, jest całkiem duża. Zoolodzy zapewniają, że niektóre osobniki tego gatunku potrafią zjeść kota lub psa, a największe nierzadko atakują człowieka. Pewien były myśliwy powiedział, że sumy rzeczywiście potrafią polować na duże ofiary. Rzucają się na nie błyskawicznie, a następnie wciągają je w głąb. Wieczorami podpływają bliżej brzegu. Niektórzy wędkarze twierdzą, że znają wiele historii o tym, jak sum wciągnął psa do wody lub ugryzł człowieka. A myśliwi zapewniają, że nieraz widzieli, jak drapieżniki te atakowały przechodzące przez rzekę jelenie. Ludzie mówią też, że zdarzają się takie historie, gdy sumy wyrywają ludziom z rąk płukane w rzece ubrania. W prasie można nawet znaleźć informacje o sumach kanibalach, które przewracały łodzie motorowe, próbując dopaść ofiarę. W rejonie wyspy Hortyca na Dnieprze na głębokości 15 metrów odnaleziono kiedyś zaginioną bez śladu łódź z wielką dziurą, w której utknął ogromny sum. Wówczas w rybie znaleziono szczątki trzech turystów z Polski, którzy zaginęli wraz z łodzią. Stąd teoria o pożartym przez suma niemieckim oficerze ma wszelkie uzasadnienie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę naturę tego potężnego drapieżnika. Zdarzają się przypadki, kiedy ludzie z absolutną pewnością twierdzą, że sami byli świadkami takich incydentów. Oczywiście, aby zabić człowieka, sum musi być ogromny, ponieważ ryba ta zwykle połyka ofiarę w całości, podobnie jak pyton, a potem równie długo ją trawi. Są też jednak inne opinie. Wiele osób jest przekonanych, że sumy nie są myśliwymi, ale padlinożercami, a do ataków dochodzi ogromnie rzadko. Być może takie wyjaśnienie również zasługuje na uwagę, ponieważ często ludzie poddają się plotkom lub własnym lękom. Ponadto człowiek po prostu lubi tajemnicze wydarzenia. Czemu by nie wierzyć w jakiegoś potwora z podwodnych głębin, który poluje wieczorami? A wy co sądzicie o znalezisku dwóch wędkarzy? Piszcie o tym w komentarzach, łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.